Siódmą kolejkę anonsowaliśmy jako być może tą najciekawszą, a czy rzeczywiście tak było? Przekonajcie się sami. Zapraszam Was na magazyn skrótów czwartej ligi. Siódma kolejka wystartowała już w piątek o godzinie 19 przy Marymąckiej Duma Bielan, a więc Hutnik podejmował Błoniankę Błonie. Starcie dwóch ligowych sąsiadów, a komu powiodło się lepiej? Obserwujmy. Pierwsza połowa bezbramkowa, natomiast druga rozpoczęta od mocnego uderzenia. Mocnego uderzenia Patryka Koziary z dystansu. Ten strzał przełamał dłonie Zapytowskiego i mamy 1-0. Kilkanaście minut później ponownie lokalni kibice mieli duże powody do radości. Rajd lewą stroną Mateusza Wojdzińskiego, strzał między nogami Zapytowskiego i mamy już 2-0. Końcówka spotkania, dośrodkowanie, no i tutaj widzimy. Ewidentne zagranie ręką gracza Dumy Bielan, rzut karny, Dariusz Zjawiński. Zazwyczaj taka sytuacja to bramka, tak też tym razem, ale to by było na tyle, jeśli chodzi o gole. Pierwsze sobotnie starcie od razu wzniosło nas na wyżyny endorfin. Szczonowianka w Żyrardowie, bo właśnie w tym miejscu rozgrywa w tym sezonie swoje domowe spotkania, gościła Legionowię Legionowo. Oglądamy akcję z 21 minuty, niefrasobliwość przy wyprowadzeniu piłki, przechwyt Racisa, który błyskawicznie przetransportował futbolówkę w pole karne. Tam Kamil Łojszczyk świetnie przekłada z lewej na prawą nogę, wyciągnięty Rex, ale nie miał szans. 1-0 dla Szczonowianki. 15 minut później rzut rożny dla gości, dośrodkowanie w taką strefę konfliktową, no i konflikt rozwiązał kapitan Konrad Zaklika. Mamy wynik 1-1. Ale jeszcze przed przerwą Szczonowianka w swoim stylu ponownie obejmuje prowadzenie. Wychodzi Rex, niepewne zachowanie, a Bobrow w ekwilibrystycznym stylu. Trochę dziwne jak na stopera, ale widzimy, że Władek nawet w takich sytuacjach potrafi radzić sobie znakomicie. Natomiast znakomicie drugą połowę otworzyła Legionowia. Dobra kontra, wypuszczony w bój Arkadiusz Drapsa. Spokojnie po ziemi przy słupku mamy wynik 2-2. Minuta 70, stały fragment gry dla Mszczonowianki. Ale tutaj piękna przekładanka Gieracha. Gierach uderza, słupek. No i gdy już tutaj wszyscy łapali się za głowę, to ponownie sprawy w swoje ręce wziął Kamil Łojszczyk w pierwszej połowie prawą nogą. Tym razem huknął z lewej, ponownie nie do obrony i ponownie Szczonowianka na jednobramkowym prowadzeniu. A wynik tego spotkania strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego ustalił Dawid Jarczak. Przed tygodniem w Józefowie Marek Końko zadebiutował jako pierwszy trener MKS-u Piaseczno, natomiast starcie z Wilgą Garwolin było jego debiutem przed własną publicznością. Siódma minuta, Ziemnicki daleko, bezpośrednio w pole karne z autu. Piłka wybita, wygląda na to, że sytuacja zażegnana, ale futbolówkę przyjmuje Krupnik, odgrywa z pierwszej do Ziemnickiego, a ten bardzo mocno centrą znajduje Marcina Bykowskiego. Bykowski korzysta ze swojego największego chyba atutu, czyli znakomitej gry głową. No i mamy 1-0. Jeszcze lepszych nastrojach. Gospodarze byli w minucie 25 za sprawą Gracjana Konopskiego. Dobrze sfinalizowana akcja i właśnie mamy dwubramkową zaliczkę. A Wilga klasycznie nieskuteczna w tym sezonie i właśnie wynikiem 2-0 kończy się ten mecz. Prawdziwy pojedynek wagi ciężkiej miał miejsce w Mińsku Mazowieckim. MKS Mazowia podejmowała na własnym stadionie KSC Katroszyn. Wicelider kontra czwarty zespół, ale właśnie tylko o tych miejscach decydował bilans bramkowy, ponieważ oba zespoły przed pierwszym gwizdkiem miały tyle samo oczek. 22 minuta, nie najlepsze zachowanie defensora Troszyna, ale nie wykorzystuje tego Eryk Więdłocha. No ładny dribbling, ale brakło skutecznej finalizacji. Natomiast skuteczną, bardzo skuteczną finalizacją popisał się Maciek Jankowski w przyrzucie rożnym. Dobra centra, no i w swoim stylu jak klasowa dziewiątka. Maciek Jankowski daje prowadzenie gospodarzom w odpowiedzi Troszyn. Uderzenie niecelne, natomiast tutaj mamy faul i jedenastkę. A jak jedenastka dla Troszyna, to oczywiście kapitan Edgardo Ruiz. Klasycznie drobne kroczki, głębokie spojrzenie w oczy bramkarzowi. Co ciekawe, też ex-kolega z zespołu jeszcze pół roku temu, Dawid Rosiak, grał w drużynie z Troszyna, teraz strzeże dostępu do bramki Mazowi, ale nie był w stanie powstrzymać swojego właśnie byłego kolegę z drużyny. Powstrzymać też nie potrafili zawodnicy z Troszyna Patryka Zycha, który dał prowadzenie ekipie Mazowi, a my teraz oglądamy trzecie trafienie i jakże pięknej urody. Podziwiajcie, szanowni państwo, odegranie do Jankowskiego. Stracił równowagę, ale nie stracił kontroli nad strzałem. Kapitalne uderzenie prosto w okienko. Mamy już wynik 3-1. Troszyn starał się jeszcze nawiązać wyrównaną walkę w końcówce, ale Mazowia utrzymuje ten wynik do samego końca.
Przed nami jedno z nielicznych zestawień siódmej kolejki, w którym można było wskazać zdecydowanego faworyta. Nim był oczywiście Ursus Warszawa, no bo też determinowała to ligowa tabela. Ursus, czołowy zespół tego sezonu kontra Józefowia, która ma na swoim koncie tylko jeden punkcik. Widzimy, że tutaj wynik 2-0, bo od tego momentu rozpoczyna się zapis tego starcia. No i widzieliśmy groźny strzał w wykonaniu gości, świetna obrona Radzikowskiego. No a tutaj moment, gdzie zaczynają się jeszcze większe kłopoty Józefowi, czerwona kartka. No i teraz gospodarze mieli zdecydowanie więcej miejsca na murawie. Świetnie wypatrzony w polu karnym Artur Rawa. No i Rawa w swoim stylu odwraca się w kierunku bramki, a wtedy już widzi tylko jedno, golkipera i tą klatkę, w którą zapakował po raz kolejny piłkę, kolejne trafienie Artura Rawy. No i tutaj bardzo fajna akcja, poszedł bardzo dynamicznie graczy Józefowi, pierwsza obrona Radzikowskiego, no i za chwilę odpowiedź Józefowi z dystansu. Tutaj troszeczkę pomogło szczęście, jest bramka pierwsza, ale jak się okazała ostatnia Józefowi, na kropeczkę nad i w słowie wiktoria stawia Artur Rawa, który skompletował hat-tricka. Talent Warszawa ostatnie tygodnie może rozpatrywać w samych superlatywach. Najpierw bardzo efektowne zwycięstwo 7-0 z MKS-em Piaseczno, a później wygrany bój derbowy z Ursusem Warszawa. Siódma kolejka to pojedynek z liderem rozgrywek Ząbkowią Ząbki. Ząbkowią, która jako jedyna miała na swoim koncie komplet punktów. Sebastian Papiernik, jego akcja i jego bramka. Pomógł trochę defensor przy tej interwencji, ale co w sieci, to w sieci. Jest bramka na 1-0. Ma prowadzenie Ząbkowia Ząbki. Z dystansu Stanisław Muniak. No, widzieliśmy już kilkukrotnie w tym sezonie, jak potrafi kapitalnie uderzyć z rzutu wolnego, ale też bezpośrednio z dystansu. Podjął tę próbę ponownie Stanisław, ale górą Nicgorski. Natomiast przy tym kropnięciu Stanisława Muniaka Andrzej nie miał nic do powiedzenia. 2-0 dla Ząbkowi Ząbki. Jeszcze jedna okazja, ale już piłka nie wpada do bramki. 2-0 wygrywa Ząbkowia. Rozpoczęliśmy siódmą kolejkę przy Marymąckiej w Warszawie i tam też ją skończymy. Też mecz o godzinie 19:00. Jedyna różnica jest taka, że Hutnik grał w piątek, a KTS weszło, gra w niedzielę. 9. minuta, rzut karny dla ekipy KTS-u weszło Warszawa, uderzony w rękę Damian Grędziński, kapitan zespołu, pokazywał, że dostał w okolice żeber, ale niewzruszony sędzia wskazuje na 11 metr Fabien Luwale, świetnie wyprowadzony w pole Michał Subczyński, bardzo pewny strzał Fabiena i 1-0 dla gospodarzy. Takim rezultatem zakończyła się pierwsza połowa, ale w drugiej również lepiej wiodło się ekipie z Warszawy. Bardzo dobry pressing Kalisza, też świetny przegląd pola, Iwan Orłow, przełożenie defensora i też między nogami Michała Subczyńskiego. Dla Iwana Orłowa to trafienie, bramka na 2-0, to debiutancka bramka w barwach KTS-u weszło Warszawa. Ponownie zabłysnął Orłow w minucie 77. Świetnie wypuszczony Mikołaj Neumann. No i Neumann w swoim stylu bardzo spokojnie. 3-0 KTS weszło Warszawa. Niezwykle komfortowe prowadzenie. No mecz pod dyktando podopiecznych trenera Macieja Tarnogrodzkiego. 85. minuta. Już wkraczamy nawet w 86. W strzelnie piłki przed pole karne Kamil Jastrzębski zgarnia bezpańską futbolówkę i od razu z pierwszej kropną na bramkę KTS-u weszło Warszawa. Bramka na otarcie łez, trzeba tak powiedzieć, bo ekipę MKS-u Przasnysz dobił Ismael Bajdu 4-1 dla weszło. Szybka analiza rezultatów siódmej kolejki. To jest to, czym zajmiemy się właśnie w tej chwili. W hitowym starciu Mazowia pokonuje KSC Katrosin 3-1. Też bardzo fajne i bardzo efektowne zwycięstwo Mszczonowianki Mszczonów, która w Żyrardowie pokonuje 4-2 Legionowo. Ząbkowia Ząbki cały czas rozjeżdża po kolei wszystkich rywali. Przekonał się o tym teraz dobitnie talent Warszawa. No i dwa spotkania zakończone remisem 2-2. Bardzo ważne mecze dla układu sił w dolnej części tabeli. Makowianka remisuje właśnie 2-2 z Oskarem Przysucha. Taki sam rezultat w starciu Pilicy Białobrzegi i Tygrysa Kutamińska. Zerknijmy sobie też na szybko na ligową tabelę Ząbkowia Ząbki. 7 kolejek, 21 punktów. Czego chcieć więcej?
Kapitanie wygląda zespół trenera Tomasza Grzywny. Dwa oczka mniej ma KTS Weszło Warszawa, też dwa punkty mniej Mazowia Mińsk Mazowiecki. Na miejscu czwartym Troszyn, który przegrywa po raz pierwszy w tym sezonie. Jeśli chodzi o sytuację na dole tabeli, no to po premierowym punkcie w tym sezonie zdobyły Pilica Białobrzegi i Tygrys Huta Mińska. W bezpośrednim pojedynku obie drużyny podzieliły się punktami. Dwa punkciki na swoim koncie ma Józefowia Józefów. Skupiamy się też szybko na tym, co przed nami najbliższy weekend. Kolejka rozgrywana 21 września i jeden mecz 22 września w niedzielę. Będzie to starcie Tygrysa Huta Mińska i Mszczonowianki Mszczonów. No ale kolejne przepotężne zestawienie Mazowia Mińsk Mazowiecki KTS Weszło Warszawa. Powinno być bardzo gorąco. W ogóle kilka też bardzo ciekawych spotkań. Dajcie znać, które właśnie zestawień najbardziej Was interesuje. Zachęcam Was do tego, żeby też wytypować w komentarzach wszystkie wyniki. Zobaczymy, kto najlepiej trafił. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku magazynu Skrótów.